Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, wybaczcie mi tę małą chrypkę, ale trochę mnie przewioło ostatnio. A jak zwykle na początku proszę was o wspieranie zrzutki. Link będzie umieszczony znów pod filmem. Na wytyczenie szlaku świętego Michała Archanioła, jako wotum 400 lat objawienia się świętego Michała Archanioła w Bliznę. Powstaje z Sanoka do Bliznego. Jest to 40 kilometrów aż. Także proszę was o wspieranie tej zrzutki. Pod filmem również będzie link umieszczony do pobrania plakatów, które będziecie mogli w swoich okolicach roznosić i włączyć się również w to wspaniałe dzieło. Na dzień dzisiejszy serdeczny wam Bóg zapłać. A teraz przejdźmy już do tematu. To, co wam powiem, jest to obrona Krzyża Świętego i wiary katolickiej, chrześcijańskiej w Polsce. Posłuchajcie. Rafał Trzaskowski czuje się tak bezkarnie, także może wszystko. Ale omawiając podstawy prawne wieszania symboli religijnych w miejscach publicznych, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polski zapewnia każdemu wolność sumienia i religii, która realizuje się między innymi w prawie do publicznego manifestowania swoich religii w artykule 53 ustęp 1 i 2. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Zwracamy uwagę, że uzewnętrznianie religii obejmuje także ekspozycję symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Prawo do umieszczania materialnych symboli religijnych w budynkach publicznych jest konsekwencją zapisaną w artykule 25 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej swobody wyrażania poglądów religijnych w życiu publicznym, która dotyczy szeroko rozumianego forum instytucji publicznych, w tym wystroju budynków publicznych. Także Rafał Trzaskowski złamał prawo. Ponadto Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może oczekiwać, że nie będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich praktykami i symbolami religijnymi, bo byłoby to równoznaczne z ograniczeniem swobody sumienia osób wierzących. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jasno mówi, stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają jak umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. Czyżby chciał Rafał Trzaskowski złamać nawet ustawy Stolicy Apostolskiej? Jak również Konstytucja w paragrafie 3 mówi jasno. Pytanie zachodzi, czy Rafał Trzaskowski jest poza prawem? Przestrzeganie praw Rzeczpospolitej Polskiej jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa. Jak również w artykule 7 wszystkie organy władzy i administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa. Czy Rafał Trzaskowski działa na podstawie prawa? Obawiam się, że nie. Posłuchajcie. Polska jest zrodzona z krzyża na chrzcie świętym. Ponad 1000 lat naszej kultury katolickiej Rafał Trzaskowski chce zniszczyć jednym rozporządzeniem. Trzeba być Don Kichotem z Manczy, rycerzem obłędnym chcącym walczyć z wiatrakami. Dziwi mnie to, że polskie najwyższe urzędy piastują wyznawcy satanizmu. Jak wiemy, bo zapewnił nas o tym sam Chrystus. Krzyż jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Zapieranie się krzyża to wypieranie się Zbawiciela i odrzucanie swojego zbawienia. Gdyż Jezus rzekł,
Kto się zaprze mnie przed ludźmi, ja się wyprę go przed ojcem. Wygląda na to, że Rafał Trzaskowski, wypierając się krzyża swojego Zbawiciela, sam się potępił. Ekskomunikował. Stał się heretykiem. Na dodatek stał się prześladowcą chrześcijan, zmuszając wiernych do usuwania symboli ze swoich stanowisk pracy. Wszystkie paragrafy konstytucji, jak i konkordaty między państwem a kościołem złamał i bezczelnie czuje się bezkarny. Dyskryminowanie katolickich, chrześcijańskich symboli we własnym narodzie, który bez chrześcijaństwa by nie istniał, jest wręcz perfidią z piekła rodem. Rafał Trzaskowski już wybrał. Zamienił krzyż na kolorową sodomicką wiarę. Przypomnę jeszcze, że konstytucja Sparczewa i jej dekrety między państwem a kościołem są niezmienne. A tak pod skryptum, jeśli Warszawa stanie się antychrześcijańska, przestanie sama z siebie być stolicą Polski. Czy tego chcecie, warszawiacy? Mamy wiele innych pięknych miast, które będą mogły gdzie tę funkcję pełnić. Stolica Polski powinna szanować wartości swojego narodu, a nie je zmieniać pod wartości jakiegoś szaleńca ideologicznego, dokonującego rewolucji w stolicy. Jeżeli Warszawa chce być stolicą chanukowego lewactwa, to niech sobie będzie. Nie będziemy jej na siłę bronić. Prędzej czy później upadnie jak Sodoma i Gomora. Pytanie do warszawiaków. Dlaczego nie bronicie istoty rzeczy, tylko ludzi, którzy ją niszczą? Jeśli wy, Polacy, nie staniecie w obronie krzyża Chrystusa, który za was oddał życie, Chrystus was się zaprze przed Ojcem. I spełnią się słowa Matki Bożej, które już wam kiedyś mówiłem. A mówiła tak: jeśli nie będziecie bronić Kościoła i wiary, krew poleje się po ulicach Warszawy, a stosy młodych ludzi będą leżeć na ulicach. Na ulicach Warszawy i po całych okolicach. Czy nie widzicie, że zbliża się ta godzina? Wtedy ci, co szli w tych marszach po Warszawie kolorowych i czarnych, będą płakać i zgrzytać zębami, ale dla nich będzie już za późno. Dali się oszukać jakimś szaleńcom, bo im zaproponował jakieś swoje szaleńcze, kolorowe wartości. Oby Bóg wam wszystkim dał opamiętanie, bo jak tak dalej będzie. No cóż, miecz sprawiedliwości Bożej już płonie nad Warszawą. Tylko czekać dnia albo godziny. Z Panem Bogiem, niech wam Pan błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna. I brońcie krzyża i Najświętszej Maryi Panny. Brońcie, bo tam u góry mogą wzrok swój odwrócić od narodu polskiego. A wtedy to już koniec. Płacz, zgrzytanie zębami, na nic się nie da. Z Panem Bogiem.